Na początku ubiegłego roku w pożarze zniszczony został budynek szkoły podstawowej w Lipinkach, który od tego czasu straszy swoim wyglądem. Po oględzinach i zaleceniach lubuskiego konserwatora zabytków, a także wprowadzonej reformie oświaty wiadomo, że w tym miejscu nie zostanie odtworzona szkoła. Władze mają plan wybudować tam mieszkania socjalne. Lubuski konserwator zabytków wydał decyzję dotyczącą pałacu w Sławie. Decyzja zawiera szereg zaleceń, jakie właściciel musi wykonać do końca maja tego roku. Pałac musi być zabezpieczony przed dalszymi zniszczeniami. 7 lutego odbyła się druga edycja turnieju piłki nożnej, która została zorganizowana w hali gimnazjum nr 2 we Wschowie pod hasłem Ferie na wesoło. Celem turnieju jak co roku jest propagowanie sportu i zdrowego trybu życia. W turnieju udział wzięło 6 zespołów, zarówno dziewcząt jak i chłopców. Wygrała drużyna Smurfów. 8 lutego we Wschowskim Urzędzie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. W spotkaniu wziął udział Dominik Linowski, ekspert od nowego prawa oświatowego. Jego zadaniem było przekonać radnych z opozycji do tego, aby odstąpili od swojego projektu uchwały. Ekspert nikogo jednak nie przekonał, a radni ustalili wyjazd do pani kurator celem przedstawienia dwóch różnych pomysłów na przyszłość wschowskiej oświaty. 9 lutego przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Wschowskiego Urzędu spotkali się z kuratorem oświaty, panią Ewą Rawą. Ewa Rawa zdecydowała się poprzeć projekt reorganizacji sieci szkół w gminie Wschowa przygotowany przez pracowników gimnazjum nr 2. Pani kurator nie wyrazi zgody na przekształcenie szkół wiejskich w filie szkół miejskich. Od 9 lutego na terenie Wschowy trwa 6. Festiwal Podróżników 100 Droga. Spotkania z podróżnikami odbywać się będą w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji i potrwają do niedzieli. Każdego dnia w godzinach popołudniowych na każdego czeka porcja niezwykłych opowieści z całego świata. Zapraszamy! Jak informowała przewodnicząca Rady Miejskiej we Wschowie Hanna Knofleska-Walkowiak, pani burmistrz Danuta Patalas, a szerzej Wschowski Urząd, nie przygotują projektu uchwały dotyczącego zmian w organizacji oświaty, który został zaakceptowany przez panią kurator. W związku z tym taki projekt został przygotowany przez radnych, którzy wprowadzą go do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej we Wschowie. Bezskuteczne okazało się odwołanie nowego właściciela budynku Kino Hel od decyzji konserwatora zabytków. Minister kultury podtrzymał wydaną decyzję i Kino Hel pozostaje zabytkiem. Minister uznał za zasadne i konieczne wpisanie budynku do rejestru zabytków z uwagi na potrzebę ochrony tego obiektu. Powiat Wschowski ogłosił wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Pozytywnie rozpatrzono 33 wnioski i przyznano łączną kwotę 119 tysięcy złotych. Z powodów formalnych 6 wniosków nie otrzymało dotacji. Najwięcej środków w konkursie na realizację zadań publicznych zdobyły Czas Art 11 630 zł oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Twórcze Horyzonty po 10 tysięcy złotych. 14 lutego na Jeziorze Sławskim przy plaży miejskiej odbyły się zawody na lodowisku o medal zimy SCKiW Sława 2017. Konkurencje, jakie zostały przygotowane, polegały na przejechaniu slalomu oraz zbieraniu ring i rozłożeniu ich we wskazane miejsca. Impreza zgromadziła sporą grupę miłośników jazdy na łyżwach, głównie dzieci, które postanowiły sprawdzić swoje umiejętności w konkurencjach zimowych. 16 lutego uroczyście otwarto nowy budynek niepublicznego przedszkola Bajka w Sławie. Symboliczną wstęgę przecięły pani dyrektor przedszkola Alicja Ślimińska, wicedyrektor Danuta Krzyżanowska oraz burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła. Pomieszczenia przedszkola poświęcił ksiądz proboszcz Jerzy Ślusarczyk. W niedzielę 12 lutego zakończyła się 6. edycja Festiwalu Podróżników 100 Droga. Festiwal kończyło tradycyjne wręczenie kazików, nagród za najlepsze prelekcje. Tegoroczne statuetki otrzymali Łukasz Supergan, Bartosz Malinowski oraz Asia Lipowczan, Jakub Rybicki, Kuba Krause, Leszek Pawlik, Krzysztof Tomczyk. Nagrodę publiczności otrzymał Tomasz Korgol za prezentację autostopem do Chin. Jedenastu radnych zagłosowało za projektem uchwały, która mówi, że od września 2017 roku wszystkie szkoły wiejskie zostaną przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe, a we Wschowie funkcjonować będą 3 szkoły podstawowe SP1, SP2 i SP7, która powstanie z przekształcenia gimnazjum nr 2. Od września 2017 roku na terenie gminy Wschowa funkcjonować będzie 8 szkół podstawowych.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sławie prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Kazimierz Kęs poinformował o sukcesie projektu uzbrojenia aglomeracji gminy Sława. W ramach projektu ZWiK planuje zmodernizować sieci kanalizacyjne i wodociągowe na całym obszarze aglomeracji. Inwestycja opiewać będzie na prawie 130 milionów złotych, z czego 68 milionów uzyskano z dotacji. Wieczorem 22 lutego nad zachodnią częścią powiatu przeszła ulewa podtapiająca domostwa i budynki gospodarcze. Natomiast w spokojnej gmina Sława wybuchł pożar. Spowodowało to bardzo pracowitą noc dla strażaków. Do godziny 9 rano 23 lutego działania prowadzone były w 17 miejscach, a udział w nich wzięły 42 zastępy straży pożarnej. Około 110 strażaków pracowało nad usuwaniem skutków opadów. Do poszukiwań Zbigniewa Kowalczuka włączyli się funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. W ostatnich dniach na terenie Sławy poszukiwali zaginionego mężczyzny wraz ze specjalistycznymi psami tropiącymi. Niestety poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę o zaginionym, proszone są o kontakt pod numerem telefonu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie bądź 997. Radni ze Sławy po raz kolejny nie zgodzili się przyjąć uchwały, która zatwierdzałaby podwyżki w taryfikatorze opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie gminy Sława. Propozycja przedstawiona przez Kazimierza Kęsa otrzymała czerwoną kartkę w postaci 8 głosów przeciw. Prezes tłumaczył, że wpływ na podwyżki miała zmiana prawa, która obowiązuje od tego roku, jednak nie przekonało to radnych. Dnia 18 lutego w siedlisku odbył się halowy turniej piłki nożnej Orlików, w którym udział wzięli zawodnicy Korony Wschowa. W rozgrywkach brało udział 8 zespołów podzielonych na dwie grupy. Rewelacją turnieju, w którym zwyciężyła Korona, okazał się Maksymilian Dworkiewicz, zdobywca 9 bramek i król strzelców rozgrywek, oraz bramkarz Marcin Dunowski, który utrzymał czyste konto przez całe zawody i został najlepszym bramkarzem.